Panie marszałku, panie premierze, państwo ministrowie, Wysoka Izbo. Pan premier w swoim wystąpieniu wiele rzeczy pominął, wiele kłopotów i problemów, między innymi pominął kwestie związane z zaopatrzeniem naszego kraju w energię. To jest kwestia, która jest istotnym elementem myślenia o państwie w dzisiejszych czasach, kiedy mówimy o bezpiecznym dostarczaniu energii, o bezpieczeństwie energetycznym, to w zasadzie mówimy o bezpieczeństwie przez duże B, od razu o polityce zagranicznej i tym podobnych rzeczach. Mówimy o całokształcie państwa. Bezpieczeństwo dostaw energii w zasadzie sprowadza się do trzech rzeczy. Do produkcji prądu elektrycznego, dostarczania tego prądu do odbiorców i bezpieczeństwa dostaw surowców, które służą do produkcji prądu elektrycznego. I zajmę się na początek ostatnim punktem. To prowadzi do kwestii złóż łupkowych w Polsce, gazu łupkowego w Polsce. Polska stoi przed wielką szansą zmiany swojej pozycji geopolitycznej, geogospodarczej, jeżeli przewidywania związane z eksploatacją tych odkrywanych w tej chwili złóż w Polsce się sprawdzą, to w perspektywie lat kilku staniemy się nie importerem, tylko eksporterem gazu w Europie. Żebyśmy mogli osiągnąć z tego rzeczywiste korzyści jako państwo i jako obywatele, musimy zdobyć się na wielki wysiłek organizacyjny, który związany jest z ustanowieniem takich regulacji prawnych, które pozwolą Skarbowi Państwa na sprawiedliwe i rzeczywiste wyciągnięcie korzyści z eksploatacji złóż łupkowych i wydobycia gazu. W chwili obecnej przepisy, które obowiązują, faktycznie rzecz biorąc, pozbawiają Skarb Państwa tych dochodów. Na szczęście jest tak, że koncesje na wydobycie gazu łupkowego w Polsce nie zostały jeszcze wydane. One dopiero będą wydawane. Wydanych zostało ponad 100 koncesji na poszukiwania gazu. Pan poseł Orion Jędrysek przedstawił historię tego wydawania koncesji. Ona jest nieszczęśliwa. Czas się zatrzymać, czas to zmienić. Ja apeluję do rządu, do pana ministra ochrony środowiska o faktyczne nałożenie moratorium na wydawanie jakichkolwiek koncesji związanych z wydobyciem gazu łupkowego w Polsce, dopóki nie zostaną uporządkowane kwestie legislacyjne. Uczmy się na przykładzie innych krajów, które w ten sposób do tego problemu podchodziły, poczynając od Norwegów, przez Duńczyków, a kończąc ostatnio na Izraelu. To jest wielkie bogactwo i to bogactwo powinniśmy zatrzymać u siebie. W poprzedniej kadencji Sejmu Prawo i Sprawiedliwość usiłowało wprowadzić poprawkę do nowelizacji prawa górniczego i geologicznego, która ten problem dochodów Skarbu Państwa doraźnie by łatała. Platforma Obywatelska odrzuciła ten projekt, ten pomysł. Dzisiaj pan premier w swoim wystąpieniu wspomniał o gazie łupkowym, to bardzo dobrze, i powiedział, że liczy na to, że Polska będzie miała z tego korzyści, co jeszcze lepiej. I że są przygotowane w rządzie jakieś dokumenty tego dotyczące, czy projekty tego dotyczące. Chciałbym zaapelować do rządu o jak najszybsze przedstawienie tych projektów.
Prawo i Sprawiedliwość złożyło już do laski marszałkowskiej w tym Sejmie, w tej kadencji, projekt ustawy, która reguluje to, w jaki sposób Skarb Państwa będzie nadzorował i będzie czerpał korzyści z wydobycia łupkowego gazu. Założenia i ustawa były już przedstawiane. Pokrótce tylko chcę powiedzieć, że wprowadzamy, czy staramy się przekonać, kładąc ten projekt na stole, do przetargowego trybu udzielania koncesji wydobywczych. To jest zasadnicza zmiana. A także chcemy doprowadzić do tego, że dochody, które będzie Skarb Państwa czerpał z wydobycia gazu łupkowego w Polsce, będą składane na specjalnym funduszu strategicznym, o którego użyciu decydować będzie Wysoka Izba. Wydaje nam się, że dochody z tego dobrodziejstwa, którym Polska prawdopodobnie jest obdarzona, nie powinny służyć do doraźnego łatania dziur w budżecie. Mam nadzieję, że te regulacje prawne, także innego rodzaju, zostaną z sukcesem wprowadzone i że nie będzie takiej sytuacji, jak jest w tej chwili, że mamy z jednej strony, to tylko przykład, żebyśmy wiedzieli, gdzie jesteśmy, że Agencja Nieruchomości Rolnych, która jest właścicielem bardzo wielu obszarów, na których znaleziono w tej chwili pokłady łupków gazonośnych, otóż ta agencja jest w stanie zgodnie z prawem przekazać użytkowanie tych terenów wyłącznie na cele rolnicze. To jest ustawa. A równocześnie jest tak, że istnieje możliwość wywłaszczania pod eksploatację gazu łupkowego, pod eksploatację węglowodorów, wywłaszczania właściciela. Zatem Skarb Państwa będzie wywłaszczał samego siebie. To jest tylko przykład na to, że warto zrobić przegląd tego ustawodawstwa i to należy do ministra środowiska akurat w tym zakresie i przedstawić bardzo szybko nowelizacje, które to uporządkują całokształt tej sprawy. Dodatkowo, jeżeli będziemy chcieli ten gaz i w ogóle surowce energetyczne przerobić na prąd elektryczny w Polsce, to nie zrobimy tego, jeżeli nie zbudujemy elektrowni. W Polsce nie jest problem walka z klimatem, tylko w Polsce problemem są stare elektrownie. I tak należy do tego podejść i apeluję do rządu, żeby tak do tego podchodził. Żeby nie poddawać się retoryce klimatycznej czy pakietowo-energetyczno-klimatycznej, tylko żeby stawiać nasze problemy na pierwszym miejscu i starać się je rzeczywiście rozwiązywać. A druty, którymi ten prąd elektryczny z elektrowni do odbiorców popłynie, mają w tej chwili, podobnie jak elektrownie, po 70 lat albo po 60 lat. Jeżeli chcemy znowu to odnowić, to bez ustawy o inwestycjach liniowych tego nie zrobimy albo będziemy robili 25 lat. Pakiet klimatyczno-energetyczny to jest narzucone Polsce narzędzie odbierania nam pieniędzy, które niby dostaliśmy od Unii Europejskiej. Jeżeli zrobimy bilans tego w perspektywie lat do roku 2020, tego co Polska dostaje od Unii Europejskiej albo będzie mogła dostać i tego co zapłacimy w postaci haraczu ściąganego z naszej gospodarki pod hasłem walki z klimatem, a narzędziem jest pakiet klimatyczno-energetyczny, to się okazuje, że ten bilans wcale nie jest taki dobry dla nas. W ciągu ostatnich 4 lat rząd odebrał, koledzy pokazują mi, że powinienem kończyć. Już, chwileczkę. W ciągu ostatnich 4 lat rząd
zebrał ze spółek energetycznych 5 miliardów dywidendy, prawie 5 miliardów. Gdyby te 5 miliardów zostało pozostawione w spółkach energetycznych, to z tego można by zbudować za te pieniądze i kredyty z tym związane 3 takie bloki energetyczne, jak pan premier w Bełchatowie otwierał w tym roku. Wzywam do, że tak powiem, racjonalnego myślenia w tych sprawach i zaniechania takich działań jak prywatyzacja Lotosu po to, żeby załatać dziurę budżetową albo podpisywanie umów z Rosjanami, które prowadzą, panie premierze, do tego, że mamy po raz drugi zerowy zysk w Europolgazie. Dziękuję bardzo.